Już po raz drugi ulicami Mikołajek przeszedł Orszak Trzech Króli. Świąteczny korowód wyruszył tradycyjnie 6 stycznia sprzed kościoła świętego Mikołaja. Kolorowe stroje, korony na głowach i głośne śpiewanie kolęd. Mieszkańcy gminy Mikołajki przybyli licznie na barwny pochód, by świętować Święto Trzech Króli. Scenariusz tej jednej z największych rodzinnych plenerowych imprez jest wszędzie podobny, ponieważ oparty na ewangelicznym przekazie, mędrcowie ze wschodu wyruszają za Betlejemską gwiazdą, by odkryć w ubogiej, niepozornej szopie najprawdziwszego Boga. Trzej królowie oddają mu pokłon, objawiając go tym samym całemu światu. Orszak rozpoczęła msza święta, a zakończyły jasełka przygotowane przez uczniów ze szkół gminnych. Ostatnim punktem programu była wspólna gapa przy ognisku na placu przy Centrum Kultury Kłobuk.